Czy wyścisz jad po ukąszeniu żmii? A czy rozbierzesz się do naga po wpadnięciu do lodowatej wody? A czy podzielisz się wodą ze swoim przyjacielem w sytuacji zagrożenia? Dziś poruszymy te i inne wybory przetrwania, dlatego serdecznie zapraszam Cię do nowego odcinka. Z tej strony Darek z Businessization. Sytuacje, które dziś przedstawię, niestety mogą przytrafić się każdemu z nas. Czy Ty będziesz w stanie w takich sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia podjąć szybką i poprawną decyzję? O ile moje wcześniejsze odcinki były raczej zabawą, ten można potraktować nieco poważniej. Potwierdzeń moich odpowiedzi szukałem na sprawdzonych portalach survivalowych. Jeżeli z którymś z wyborów się nie zgadzasz, zaproponuj swoje rozwiązanie, bo jak wiadomo, ilu ekspertów, tyle pomysłów i przyznaję się, że nie mam monopolu na wiedzę. A bardzo chętnie się dowiem czegoś nowego. I co ważne, na końcu tego odcinka rozstrzygnięcie zabawy z jednego z poprzednich. Odcinek, o którym mowa, znajdziesz w prawym górnym rogu, zatem każdy, kto komentował Businessization 100 000, powinien koniecznie dotrwać do końca odcinka. Pokażę Wam, jak rozstrzygnąłem kwestię losowania nagrody. Zacznijmy od pierwszej sytuacji z dziś. Ludzie coraz częściej podróżują. Zdarzyło Ci się już latać samolotem? Dla jednych to normalka, inni się tego bardzo boją, a jeszcze inni nie wsiedliby na pokład za żadne skarby. Mówi się, że samoloty są tak bezpieczne, że najniebezpieczniejszy moment dla pilota to ten, kiedy jedzie on na lotnisko. Czy aby na pewno? A zatem lecisz samolotem z dzieckiem. Może to być twoje dziecko, może jakiś kuzyn, brat, siostrzeniec, mniejsza o to. Nagle w kabinie dochodzi do jakiejś awarii i spadku ciśnienia. Stewardessa na początku mówiła coś o tych maskach tlenowych, które nagle wyskakują z sufitu. Jest jedna maska na dwa miejsca, czyli dla ciebie i dla dziecka. Co robisz? I pamiętaj, że decyzję trzeba podjąć najszybciej, jak to możliwe. A. Daję dziecku wdech powietrza jako pierwszemu. B. Najpierw ja biorę wdech powietrza. A co ty zrobisz? Okej, z punktu widzenia moralnego może wydawać się to samolubne, że najpierw to my bierzemy wdech. Popatrz na to z innej strony. Jesteśmy odpowiedzialni za dziecko. Dziecko kojarzy się przecież z czymś bezbronnym, słabym, wątłym i na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to jemu trzeba śpieszyć z pomocą. Jednak nie w takim przypadku. To najpierw my musimy mieć pewność, że z nami jest wszystko w porządku, aby móc udzielić pomocy innym. Zatem jeśli jesteś osobą decyzyjną w takiej sytuacji, najpierw ratujesz siebie, żeby później móc świadomie pomagać innym. Co by było, gdyby zabrakło ci tchu? Tracisz przytomność, a wtedy ani ty, ani podopieczny nie przetrwacie. Zatem koniecznie daj mi znać, czy w tej sytuacji twój wybór był taki sam, czy był logiczny, czy może cię zaskoczył. Przejdźmy do kolejnej sytuacji. Jest zima, minusowa temperatura, znajdujesz się w lesie i do tego idziesz po jeziorze. Czyli po lodzie. Nagle słyszysz trzask i ten załamuje się, a ty wpadasz do lodowatej wody. Na szczęście nie było głęboko, więc udaje ci się wyjść. Jak wiesz, woda i mróz w takim zestawieniu to nie są najlepsi przyjaciele człowieka. Minuty dzielą cię od hipotermii, czyli wychłodzenia organizmu. Co robisz? A. I znów sztuką jest odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe, ponieważ w takiej sytuacji wyobrażam sobie, że działamy właśnie pod presją. A. Jak najszybciej zdejmuję ubranie, żeby oddzielić się od mokrej tkaniny, która jeszcze bardziej ochładza moje ciało. B. Pozostaję w ubraniu, robię wszystko, żeby się ogrzać, biegam, skaczę, krzyczę. Co zrobisz? Zdjęcie mokrego ubrania powinno być priorytetem. Wiem, jest mróz, to nie wydaje się logiczne. Ale w dłuższej perspektywie mokre ubranie po prostu wyciągnie z nas całe ciepło. Energiczny ruch, który wytworzy dużo ciepła naszego organizmu, też jest niezbędny. Ubranie zatem staramy się wyżmać, wycisnąć, jeśli to jedyna możliwość na przynajmniej częściowe osuszenie go. W miarę możliwości staramy się schować przed wiatrem. Być może jakieś duże zawalone drzewo, jakaś wyrwa, jakiś kamień, coś takiego znajduje się w okolicy. Wszystko to zwiększy szanse na przetrwanie. Poradniki survivalowe radzą rozpalenie ognia. Jednak moim zdaniem to trochę tak, jakby radzić komuś, kto ma pusty bak i znalazł się gdzieś na odludziu w taki sposób. Wiesz co, Zenek? Najlepiej to musisz zatankować samochód. Pomimo, że jest to oczywiste, to takie rozpalenie ogniska na mrozie, nawet posiadając zapałki czy zapalniczkę, graniczy z cudem. Trzeba zebrać rozpałkę, która zapewne nie rozpali się od razu, a żeby ogień uzyskał odpowiednią temperaturę, trzeba kilkunastu czy kilkudziesięciu minut, których nie mamy. Jeśli kiedykolwiek zdarzy ci się taka sytuacja, skacz, krzycz, biegaj,
A jeśli twój telefon działa, to czym prędzej zadzwoń po pomoc. Nie wahaj się, bo nawet niewinnie wyglądająca sytuacja. Gdzieś tam niedaleko domu wpadasz do rzeki czy do jakiegoś zbiornika wodnego. Może być niebezpieczna. Tym razem znów przeniesiemy się do lasu. Ale będzie to upalny sierpień. Masz plecak, podstawowy prowiant, jakąś przekąskę, wodę, telefon. Nagle na leśnej polance ukąsiła cię żmija. Widzisz na nodze dwa charakterystyczne nacięcia po zębach jadowych. Co robisz? Dam tutaj więcej opcji, gdyż na ten temat narodziło się sporo mitów i takich trochę półprawd. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Oczywiście niezależnie od dalszego postępowania, warto niezwłocznie zadzwonić po pomoc. Jednak co robisz w międzyczasie? A. Wyciskam jad, co pozwoli na jego mniejsze wchłonięcie się do organizmu. B. Robię opaskę uciskową z pasa lub paska od plecaka. Nacinam ranę podręcznym scyzorykiem, aby krew z jadem mogła spłynąć. D. Obmywam ranę wodą i owijam bandażem. Czy może E. Wszystkie z powyższych, w dokładnie takiej samej kolejności, jak zostały przedstawione. Czyli najpierw wyciskam jad, następnie opaska uciskowa, następnie nacięcie rany i przemywanie jej. Okej, jak myślisz? Jaka jest poprawna odpowiedź? To może najpierw szybka analiza. Wyciskanie jadu niewiele pomoże. Nasze krążenie krwi jest dość szybkie, a dodatkowa adrenalina sprawia, że jad roznosi się po całym organizmie w kilka sekund. Możemy tylko niepotrzebnie pobrudzić ranę. Opaska uciskowa wydaje się mieć sens, ale możemy przez nią stracić kończynę. Dosłownie. Gdyż może wdać się martwica. Tkanki będą niedotlenione, a w dodatku potraktowane jadem. Opaskę taką mogą zrobić jedynie ratownicy medyczni, gdyż mają na ten temat wiedzę i potrafią kontrolować przepływ krwi. Nacinanie rany, podobnie jak w przypadku wyciskania, niewiele już da. Obmycie rany i jeśli mamy taką możliwość, zabandażowanie jej, aby nic tam się nie pobrudziło, to najlepsze rozwiązanie. Są takie sytuacje, w których niewiele więcej możesz zrobić. Staramy się na ile to możliwe uspokoić i trzymać ukąszoną kończynę jak najniżej. Na pocieszenie można dodać, że żmija faktycznie jest niebezpieczna, ale do ukąszeń dochodzi relatywnie rzadko, a wypadki śmiertelne to zaledwie 1%, czyli na 100 ukąszeń jedna osoba nie przeżywa. No i wbrew pozorom, jedynym celem żmii wcale nie jest ukąszenie człowieka. Wręcz odwrotnie, żmija nie ma zamiaru marnować na nas jadu. Taka żmija, poprzez to, że straciłaby jad na ukąszenie człowieka, mogłaby nie jeść przez najbliższe tygodnie, a nawet miesiące. Zatem nie jest to jej jedynym celem. Jeśli nie wejdziesz jej w drogę, nie nadepniesz jej, to nic ci nie grozi. Kolejna sytuacja. Tym razem na pustyni. Ty i twój ranny przyjaciel jesteście na pustyni. Pamiętasz odcinek z pustynią? Możesz go znaleźć w prawym górnym rogu. Jeśli jeszcze nie udało ci się go zobaczyć, to czym prędzej to nadrób. Został wam ostatni łyk wody. Co zrobisz? Przypominam, twój przyjaciel jest ranny. Zatem to ty jesteś osobą decyzyjną. A. Lituję się nad nieszczęśliwcem i oddaję mu wodę. B. Ja wypijam całość. C. Dzielimy się po połowie. Jaką decyzję podejmiesz? Ta historia jest nieco podobna do dzisiejszej pierwszej sytuacji. Być może tamta historia cię czegoś nauczyła i po wyciągnięciu wniosków dojdziesz do tego samego. Twój współtowarzysz jest ranny. Oddanie mu wody być może jakoś mu pomoże, ukoi ból, doda morali, ale wtedy zabraknie jej dla ciebie. To ty musisz nieść lub wspomagać tę osobę i jako osoba zdrowa masz większe szanse na znalezienie pomocy. Może za kolejną wydmą będzie widoczna wioska, jednak będzie ona oddalona o kilka kilometrów. Wtedy warto by było nawet zostawić nieszczęśnika przykrytego jakimś ubraniem, co by ochroniło go od słońca i samodzielnie udać się po pomoc. Dzielenie się po połowie niestety zmniejszy twoje szanse na przetrwanie, gdyż w tak dużym gorącu bardzo szybko traci się wodę. Czasem wybory w takich trudnych sytuacjach bywają okrutne, ale ważne, aby były logiczne. I na koniec jak zwykle pytanie otwarte, a najlepszą odpowiedź postaram się umieścić wysoko w sekcji komentarzy. Płonące mieszkanie, a ty na drugim piętrze. Jedyne co możesz zrobić to skoczyć przez okno. Naturalnie każdy wolałby upaść na trawę czy na krzaki, jednak w tej sytuacji nie masz tyle szczęścia. Dookoła jest tylko beton. Masz zaledwie kilka sekund na podjęcie decyzji, bo sytuacja robi się coraz poważniejsza. A. Skaczę na nogi. To prawdopodobnie zamortyzuje skok. B. Zwijam się w kłębek i skaczę.
co pozwoli mi ochronić głowę. C. Skaczę na ręce. Będzie można bardziej świadomie zamortyzować skok. A może jeszcze jakieś inne rozwiązanie? Koniecznie podziel się z nami swoją opinią. Daj też znać, czy udało Ci się przetrwać we wcześniejszych sytuacjach. A teraz wielkie losowanie. Obiecałem, że zadecyduje ślepy los. A zatem najpierw wszedłem w sekcję komentarzy i wyszukałem tag Businessization 100 000. Pojawiło się tam naprawdę mnóstwo komentarzy, bo było ich ponad 400. Jakby je tutaj wyselekcjonować i jakoś odsiać? Najbardziej absurdalne pomysły lub te nierealne do wykonania musiałem niestety zmoderować. Zanim powiesz, że to niesprawiedliwe, to zastanów się, jak miałbym dostarczyć okulary do widzenia przez ubrania. Pozdrawiam kreatywnych autorów. Następnie skopiowałem wszystkie komentarze. Wrzuciłem je do pliku tekstowego. Usunąłem niepotrzebne linki, jakieś linijki, dodatkowe fragmenty tekstu, aby móc wyraźnie oddzielić autorów. Zobacz, ile stron do wydrukowania. Może zmniejszymy czcionkę? A nie, może jeszcze usuniemy kilka zbędnych rzeczy. Okej, mamy to. Tyle stron chyba będzie okej. Teraz czas to wydrukować. No i się drukuje. Zatem po wydrukowaniu czas na losowanie. Mam pomysł. Może załatwimy to w taki sposób. Uwaga, uwaga. 3, 2, 1. Każdy miał równą szansę, zatem gratuluję zwycięzcy. Jeśli nie uda mi się z Tobą skontaktować w ciągu tygodnia, przeprowadzę kolejne losowanie. A jeśli pomysł z takimi zabawami Ci się spodobał, to pamiętaj, że koniecznie, bezwarunkowo, bezwzględnie musisz być moim subskrybentem. Więc jeśli jeszcze tego nie robisz, napraw ten błąd czym prędzej, bo niebawem kolejna zabawa. Dlatego warto mnie oglądać i śledzić. Oczywiście zgodnie z obietnicą funduję zwycięzcy to, co zażyczył sobie w komentarzu. Na dziś to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że także zabawa Wam się podobała i że weźmiecie udział w następnych, bo już za tydzień być może kolejna zabawa w tego typu stylu. Zatem koniecznie oglądaj, subskrybuj, dodaj dzwoneczek, bo wtedy dowiesz się o najnowszych materiałach z powiadomień. Zobacz też inne moje materiały gdzieś tutaj. No i widzimy się już za tydzień. Cześć!